Zaskakująco wiele komentarzy były propozycją, aby zrobić Temari, siostrę Gary i Kankuro. Zapraszam na 10 ciekawostek o tej postaci. Temari to nazwa japońskiej piłki ręcznej. W omakę 75 odcinka Naruto Shippuden Shikamaru powiedział do Asumy, że teraz nazwa anime zmienia się na Shikamaru Shippuden. W tym momencie możemy zobaczyć logo, na którym widać sylwetkę Shikamaru i Temari. Czyżby już wtedy było wiadomo, że Shikamaru i Temari będą razem? Hobby Gary było podlewanie kaktusów, natomiast jego siostra lubiła zajmować się roślinkami. Chciałaby ponownie walczyć z Shikamaru. Jej ulubionym zdaniem jest jeden widok, tysiąc li. Li to japońska miara długości, więc to zdanie odnosi się do bezgranicznej przestrzeni. Była jedyną kunoichi, która przeszła do trzeciego etapu egzaminu na chunina. Najpierw to ona uratowała Shikamaru życie, gdy ten walczył z Tayuyo, a następnie on uratował jej życie podczas walki z Kujaku. Jest uznawana za najokrutniejszą kunoichi, lecz potrafi też być dobra dla innych. Zawsze posiadała wysokie umiejętności, potrafiła nawet zaatakować Madarę, którego odrzuciła na dużą odległość. Temari i Shikamaru są idealnie dobrani. On jest bardzo mądry, jednak ona jest również inteligentna. Potrafi łatwo przewidzieć strategię wroga i jego słabości już na początku walki. To już na tyle w tych ciekawostkach. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Nie zapomnijcie zostawić komentarza z kolejną propozycją co do kolejnego ninja. Trzymajcie się, na razie, cześć!